Często zadawane jest pytanie, dlaczego w sytuacji stagnacji gospodarczej jedne firmy radzą sobie lepiej, a inne radzą sobie gorzej. Okazuje się, że dla firm z sektora usług logistycznych kluczowe znaczenie miało to, w jaki sposób firmy były gotowe na dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku, jakim potencjałem dysponowały. Firmy, które dysponowały monokulturą, wąskim zakresem usług, te firmy naturalnie w sposób zaczęły tracić swoją pozycję na rynku, a rosła pozycja firm mających możliwości oferowania szerszego zakresu usług. Z czego to ta sytuacja się brała? Odpowiedź jest prosta, ze zmian potrzeb klientów związanych z sytuacją, stagnacją gospodarczą i koniecznością oszczędzania.
jest to akurat najważniejsza statuetka. Dla nas jest to Oscar w transporcie. Moi drodzy, po raz piąty z rzędu napawacie mnie dumą i wdzięcznością, że mam okazję i możliwość z Wami współpracować. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Z klientami jest tak jak z dziećmi. Ja mam trzy wspaniałe córki. Trzy dziewczyny. Jeden taka, duży klient. Średni klient. I mały, urocny, mały klient. Jestem dumny, że pracuję w rodzinnej firmie, dla naszych klientów. Wielkie brawa dla moich pracowników i klientów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 7000 po raz trzeci sprzedane!